Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku przeglądu Newsów. To już 13 odcinek, i gdybym był przesądny, to zapewne splunąłbym trzy razy przez lawieramią i odpukał w niemalowane. Zacznę z grubiej rury. Sony nie zezwala firmom trzecim na produkcję bocznych paneli do PlayStation 5. Japoński gigant zagroził procesem sądowym jednej z firm, która zaczęła zbierać preordery na boczne panele o różnych kolorach. Czyli jeśli będziemy chcieli zmienić kolorek naszej PS5, będziemy musieli poczekać na oficjalne panele od Sony. I teraz smutna wiadomość dla czekających na grę Cyberpunk 2077. Pewnie usłyszeliście tę informację, ale warto ją przypomnieć. CD Projekt ponownie przekłada premierę. Tym razem na 10 grudnia. Podobno potrzebują więcej czasu na dopieszczenie gry na podstawową PS4 i Xbox One. Podobno na tych konsolach Cyberpunk działa niezadowalająco. Epic Game Store na Halloween rozdaje za darmo grę krakowskiego studia Bloomberg Team, a tym tytułem jest Blair Witch. Watch Dogs Legion otrzymuje dość przyzwoite recenzje i jeśli ktoś lubi taką mechanikę i rozgrywkę to myślę, że będzie się dobrze bawił przy tym tytule. W sieci pojawił się także materiał wideo prezentujące rozgrywkę z Xbox Series X z włączonym ray tracingiem i wygląda to naprawdę wyjątkowo dobrze. DualSense zbiera bardzo pochlebne opinie wśród dziennikarzy testujących PlayStation 5. Wibracje haptyczne dają nowe doznanie, a adaptacyjne triggery naprawdę robią dobrą robotę. Control i Hitman 3 na switcha, ale jest jedno ale. W tytuły te zagramy dzięki Cloud Gaming. I to już ostatnia informacja w tym przeglądzie newsów. Pozdrawiam i do usłyszenia.